Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnej luźnej recenzji. Gdyby ktoś zastanawiał się, a na pewno nikt nawet nie zwrócił na to uwagi, dlaczego jestem ubrany tak samo, to zapewne dlatego, że nagrywam to po prostu jeden po drugim. Przed chwilą nagrałem sobie odcinek o utalentowanym panie Ripley, a teraz nagram sobie odcinek o Wojnie Światów. W filmie ocenianym dość średnio i jak mam być szczery, to też dałbym mu takie 5 na 10, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że trzeba wziąć pod uwagę, że jest to film, no może nie stary, bo 2005 rok, ale na pewno najnowszy film to też już nie jest. I gdybym dzisiaj obejrzał taki film nakręcony w dzisiejszych czasach, to powiedziałbym, że jest błahy, bo ten temat jest strasznie prosty i jest przewałkowany już tyle razy, ale znam, że jak na tamten rok jest to akceptowalne, bo wtedy powstawało tyle filmów, po prostu takie moje luźne odczucie, że już troszeczkę tak niezbyt, ale jak na 2005 rok, to patrzmy na to, jakby był 2005 rok. No i jako, że wtedy pojawiało się sporo filmów o kosmitach, to jest to dość fajny film, ale nie porywa, no przynajmniej mnie nie porwał. A no co? Fabuła, powiedzmy sobie szczerze, jest przyjemna, ale nie jest jakaś porywająca. Mamy tutaj ojca, który opiekuje się dwójką dzieci z poprzedniego małżeństwa, małżeństwa, które się rozpadło. Mamy tutaj córkę, która jest nastawiona do ojca neutralnie i mamy syna, który w ogóle z tym ojcem najlepiej to by wolał nie mieć kontaktu, więc pozornie prosty temat. Jak nie ciężko się domyślić, później dzieje się tragedia, cały świat się wali, ojciec z synem się godzą, ojciec ratuje swoje dzieci, wszystko wraca do normy, wszyscy są szczęśliwi i w ogóle przytulają się na koniec, wow. Także mówię, no fabuła dość przeciętna, nie jest jakaś super porywająca, ale no przyjemnie się to ogląda. No i na pewno bardzo fajne efekty specjalne tutaj są, jak na 2005 rok zobaczyć te wszystkie wielkie roboty łażące i tak fajnie zanimowane, to naprawdę efekty specjalne jak na 2005 rok są świetne i w ogóle musieli w to trochę kasy zainwestować. Nie wiem jaki był budżet tego filmu, bo wydaje mi się, że trochę musi 132 miliony, także troszeczkę wydali na to. No i przynajmniej efekty specjalne wyszły im świetnie. Oczywiście po dość prostym początku film troszeczkę się rozwija i mamy tutaj całkiem sporo fajnych i super do oglądania scen, tak jak na przykład moment, w którym pojawia się burza, wszędzie trzaskają pioruny, wszyscy się boją i Tom Cruise biegnie przez ulicę, żeby sprawdzić co się dzieje, tutaj to jest świetna scena. Mamy też scenę pierwszego ataku, kiedy pojawia się pierwszy robot i tutaj, tak jak już mówiłem, wychwalam za efekty specjalne, świetnie zanimowany robot, fajne efekty, jak tam rozwala tych ludzi. Później mamy z takich fajniejszych scen, to będzie scena przy promie, to już mniej więcej w połowie filmu, bo pomiędzy tymi scenami troszeczkę nudy, ale przy promie rzeczywiście się działo, kiedy znów pojawia się kolejny robot, który wszystkich rozwala. Ludzie na siłę próbują wskoczyć na prom, na którym już praktycznie nikt się nie mieści. To znaczy, zmieściłoby się tam jeszcze sporo ludzi, ale nie są oni wpuszczani, dlatego ludzie przeskakują, wspinają się na ten prom, robią nie wiadomo co. Wszyscy uciekają w trakcie, kiedy ten robot się zbliża, a w efekcie, jak nie trudno się domyślić, ucieczka taką łodzią i tak niewiele daje, bo w wodzie pojawia się kolejny robot, który przewraca tę łódź. Wszyscy odpływają, niektórzy giną, niektórym udało się przeżyć. Przede wszystkim naszym głównym bohaterom. Także to była też bardzo fajna scena. No i scena w piwnicy. Kiedy Tom Cruise, wraz z dwójką swoich dzieciaków tam w tym filmie granych przez jakichś tam aktorów młodszych, spotykają takiego dziwnego kolesia. Takiego trochę foliarza, który siedzi u siebie w piwnicy ze strzelbą i myśli, że coś tą strzelbą zdziała. Oni się u niego schronili, ale niestety w nocy przybyli właśnie kosmici, którzy przeszukiwali te piwnice. No i ten dziwny koleś chciał się z tymi kosmitami napierdzielać. Na szczęście Tom Cruise, muszę sprawdzić jak się ten typ nazywał w tym filmie, Ray. Na szczęście Ray powstrzymał tego dziwaka przed zrobieniem tego.
No, później musiał go powstrzymać nieco bardziej dosadnie i zabił go. No ale jak mus to mus. Ogólnie nie było tak źle z tym filmem, bo mimo że fabuła dość błaha, to tak jak mówię, efekty specjalne super, no i całość jest opatrzona w całkiem sporo fajnych scen. Jeszcze jedną sceną, która bardzo mi się podobała, to moment, kiedy Ray dał się wciągnąć robotowi i wysadził granaty w środku, to znaczy wyciągnął zawleczki i zostawił granaty w środku, a później ludzie wyciągnęli go i robot wybuchnął od środka. I to była fajna scena, też mi się podobała, więc całość jest opatrzona wieloma fajnymi scenami, więc za to pochwała. Ale dalej pozostaje przy tym, że ten film jest dość średni, bo tutaj wszystko się waha od tak do nie, bo mimo tych wielu fajnych scen i fajnych efektów specjalnych mamy dość monotonne i nudne zakończenie. Ogólnie ostatnie 20 minut, czy kilkanaście, mam wrażenie, że tak siedziałem, po prostu już czekałem, aż ten film się skończy, bo troszeczkę przynudzali. Po tym, jak udało się wysadzić tego robota, to była ostatnia fajna scena, więc zakończenie dość monotonne. Końcówka dość monotonna, bo o samym zakończeniu jeszcze chciałem powiedzieć, że było tak błahe i tak mi się nie podobało. Tak bardzo byłem nieusatysfakcjonowany tym zakończeniem. A to głównie dlatego, że było zbyt proste. Oczywiście było logiczne i naturalne, bo to nie ludzie pokonali kosmitów, to nie kosmici się wycofali. Kosmici zostali pokonani przez, uwaga, uwaga, werble, bakterie. Obce organizmy nie poradziły sobie z chorobami obecnymi na naszej planecie. Jak najbardziej jest to naukowe, fajne i logiczne, realne zakończenie. Ale dlaczego uważam je za zbyt proste? Głównie dlatego, że całość, film jako całość tak odbiega od realizmu. Dzieje się tutaj tyle rzeczy nawymyślanych, nieprawdopodobnych i no, po prostu mocne science fiction, że wstawianie tak naturalnego, prostego i logicznego zakończenia jest dość mało spektakularne i uważam, że lepsze by było, gdyby po prostu wojsko znalazło jakiś sposób na rozwalenie tych robotów i skoro już robimy tak mocny film science fiction, to zróbmy jakąś fajną scenę na koniec, gdzie oni sobie z nimi dają radę, a nie, że przez cały film ojciec z dziećmi ucieka. Spektakularne sceny, gdzie maszyny zabijają ludzi, ludzie nie wiedzą, co się dzieje i nagle pod sam koniec filmu Ray odkrywa, jak można te maszyny pokonać, a one i tak zostają pokonane przez bakterie. No błagam was, to jest zbyt proste. Tak więc zakończenie po prostu nie pasuje do całości, bo cały film jest spektakularny, wybuchowy, dzieje się tutaj dużo na wymyślanych rzeczy, a zakończenie cyk, nagle nauka, bakterie zabiły obce, nieznane organizmy. Podsumowując, Wojna Światów to film przyjemny do obejrzenia, ciekawy, jednak nie doszukiwałbym się w nim jakichś wybitnych wartości moralnych czy jakiegoś wielkiego przekazu. Jest to po prostu film o kosmitach, który warto sobie obejrzeć i popatrzeć, jak maszyny strzelają laserami. Jest to coś, co obejrzałbym sobie wieczorem przy kanapce i taki film, przy którym nie trzeba dużo myśleć. Można go sobie po prostu obejrzeć, żeby poczuć lekki dreszczyk emocji i troszeczkę się odprężyć oglądając film. Nie wiem, po prostu fajny film do obejrzenia, ale nie jest jakiś wybitny. Ale nie jest też słaby. Tak do końca w sumie nie wiem, czy mam powiedzieć, czy ten film jest dobry, czy słaby. Powiedziałbym, że jest średni. Jakby dla mnie on po prostu jest. Jest fajny do obejrzenia, ale wybitnym dziełem też nie jest. I dlatego też nie będę go polecał, ani nie będę mówił, że nie polecam, bo tutaj zdania mogą być naprawdę podzielone. Według mnie jest to film średni, a na przykład Szymon uważa, że ten film jest genialny i oglądał go wiele razy, więc czy warto obejrzeć? Nie wiem, szczerze mówiąc, to już pozostawiam wam. Mi ten film nie podszedł mi jakoś ten film. Aczkolwiek, tak jak mówię, mimo dość błahej fabuły i słabego zakończenia, było tu sporo fajnych scen i zajebiste efekty specjalne, więc jest to fajny film do obejrzenia. Jeśli ktoś chce, to w sumie zachęcam. Może wy wyrobicie sobie zdanie, może będzie odmienne od mojego. Według mnie film średni, nie wyróżnia się jakoś bardzo. No ale jednak był tutaj Tom Cruise i fajnie zagrał, to na pewno, bo to Tom Cruise, więc wiadomo. Na podsumowanie powiem jeszcze tylko takie zdanie. Film Wojna Światów jest
przyjazny w swojej przeciętności. Można obejrzeć, nie trzeba. Według mnie 5 na 10. Na dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że widzimy się w kolejnej recenzji. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Ja się z wami żegnam. Na razie i pa, pa.